Cześć kochane dziewczyny, cześć kochani chłopacy. Wyobraźcie sobie moje skarby, że już czwarty raz zaczynam dzień dobry z tej strony i dzień dobry i zawsze mi coś nie pasuje, zawsze z czymś się pomylę i to po prostu nagrywam ostatni raz. Jak się nie uda, to trudno dziewczyny, to nie będziecie miały początku. A więc tak, słuchajcie, jestem właśnie przed pocztą. Po prawej, mojej prawej jest poczta. Po lewej jest szkoła ukraińska z naukiem, ukraińska z internatem. A ja właśnie wracam z poczty, nadawałam do Was przesyłki, wczoraj zresztą też. I najpierw to przede wszystkim bardzo mocno i bardzo gorąco i po prostu jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Po prostu jesteście fantastyczne, kocham Was bardzo mocno i bardzo Wam dziękuję za to, że po prostu moje deseczki warmińskie tak się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Także dziękuję Monice i Agnieszce i Sabinie i Wandzie i Reni. Przesyłki do Was odeszły. Od Małgosi dostałam zwrotną odpowiedź. Dzisiaj przeczytałam ją, że podarowała córce, która gra na kontrabasie mojego anioła z tym pięknym kontrabasem. Cieszą mnie takie rzeczy, naprawdę cieszą mnie takie rzeczy. Nie zawsze odpisuję, nie zawsze znajduję czas, ale tu na kanale zawsze powtarzam, że to sprawia mi ogromną radość. Słuchajcie dziewczyny i chłopaki, zabieram was dzisiaj do Lidzbarka. Nie będę zwiedzać Lidzbarka. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że jak mieszkam na wsi, raz na jakiś czas mam taką potrzebę pojechania do ludzi. W sensie takim, że pochodzenia po sklepach, poprzyglądania się, tak po prostu pobycia z ludźmi. I właśnie nadszedł taki moment, że po prostu doszłam do wniosku, że wsiadam w samochód i jadę do Lidzbarka. A więc najpierw będą sklepy w Biedronce, potem będzie KIK. Ted czy Teddy, nie wiem jak to się wymawia, po prostu dzisiaj jest taki dzień niezakupowy, taki sklepowy, że po prostu chodzę bez celu, bezczynnie po sklepach. Czasami mi tego bardzo mocno brakuje i właśnie to sobie dzisiaj zafundowałam. Nie mówię, że coś będę kupować, po prostu jeżeli coś kupię, to zapewne Wam pokażę. Nie wiem, czy robicie sobie takie dni. Ja wczoraj ugotowałam obiad celowo na dwa dni, także nie będę wracać z takim, wiecie, niepokojem, że Wojtek i w ogóle są bez opieki, bez jedzenia i tak dalej. Także taki na luzik, tak na spokojnie, tak nieśpiesznie. Wrócę, to będę. Kochani, do następnego nagrania. Pa, pa.
No, kochani, wyszłam teraz z ostatniego sklepu. Ostatni sklep to był Teddy. I doszłam do wniosku, że jestem, że chyba odzwyczaiłam się od takich sklepów. Było mi gorąco w tych sklepach i chyba włączył mi się takie narzekanie. Nie wiem, czy czasami włącza się wam takie narzekanie, że wszystko, co to po prostu... Nic sobie nie kupiłam, bo we wszystkim wyglądam po prostu, bo jestem gruba, kwadratowa i jeszcze w ogóle nic nie było dla mnie. A chciałam sobie poprawić humor właśnie jakąś taką sukienką, ale chyba sobie jeszcze bardziej popsułam, jak przymierzyłam spodnie. Dzielę z wami się na bieżąco, bo jak dojadę do domu przez te 15 czy tam 20 minut częściową, koszmarną drogą, to może już będę inaczej myślała. Chciałam się tymi refleksjami z wami podzielić na gorąco, bo że jest tego wszystkiego, no jest tego... Tylko to kosztuje 5, 15, 20, 50 i nie wiem, cel był inny, a wracam niekoniecznie z lepszym nastrojem. Jak dojadę, kochani, w domu, wam pokażę, co kupiłam. Macie też czasami, że wybieracie się na zakupy, żeby poprawić sobie nastrój, a wracacie z jeszcze gorszym nastawieniem. Podzielcie się tymi swoimi refleksjami. Dobra, to jadę do domu. W domu wam pokażę, co kupiłam. Cześć dziewczyny, cześć kochane dziewczyny. Przy kawce was witam. Kolejnego dnia. Nie udało mi się dobrać, bo wiecie co, z tych zakupów to wróciłam taka zmęczona, że właściwie zjedliśmy z Wojtkiem obiad i słuchajcie, jak się położyłam, to spałam półtorej godziny, a potem to już mi się nic nie chciało, nic konkretnie mi się nie chciało, włączyłam sobie jakiś głupi film, który właściwie nic nie wprowadził do mojego życia, ale widocznie była taka potrzeba zmarnowania swojego czasu troszeczkę. A to jest dziwne, prawda? Jak to jest? To jest dziwne, dziewczyny, bo wy pijecie kawę w poniedziałek, a ja piję kawę w sobotę rano. Ale to ma być odcinek haul zakupowy. Nie, żaden tam haul, zwykłe zakupy. Odsłuchałam to, co ja nagrałam. Nie wiem, czy tam będę wam, jak będę składać ten filmik, to nie wiem właściwie, czy zrobię wam, wrzucę te krótkie ujęcia ze sklepów, w których byłam, ale bo tam leciała muzyka, a ja nie chciałabym, żeby YouTube mi zausterkował to, że to są prawa autorskie i wtedy jest jakiś tam kłopot. Więc muszę na to zwracać uwagę, bo tam do kilku moich filmów YouTube coś tam. No ale to pomijam. Słuchajcie, kochane dziewczyny. Jeden wniosek, że miałam pojechać poprawić sobie humor. Gdzieś tak podświadomie mówiłam, że nic nie chcę sobie kupić, ale tak gdzieś tam z tyłu głowy, tak jakbym sobie kupiła ładną spódniczkę albo ładną sukienkę, która by przykryła moje rubensowskie kształty, to byłabym bardzo zadowolona, tak myślę, a że nic nie kupiłam, to wróciłam taka, wiecie, nie wiem, czy też tak macie, dopiero chyba sen, ale tak jakoś mi pomógł i to wszystko
Motam tutaj. Dziewczyny, miałam gorszy czas, przyznaję wam się. Po prostu miałam gorszy czas. Nie będę tutaj wam. Miałam po prostu gorszy czas i powoli z tego gorszego czasu wychodzę. Nie wynika to z niczego konkretnego. Tak po prostu czasami takie gorsze czasy miewam. I już. No, dobra, kochani, co kupiłam? No, teraz kudełek pije wodę. A więc pamiętacie ten koszyk, to jest chyba odcinek z dekoracjami, gdzie stoją hortensje. Brakowało mi tego zająca, wiecie, były jeszcze większe, jeszcze piękniejsze, tylko że tamte większe i piękniejsze kosztowały 50 zł. A ja po prostu nie... różnie można to nazwać. Można powiedzieć, że jestem oszczędna, można powiedzieć, że rozważnie wydaję pieniądze. Niepotrzebne skreślić. Wiecie, mamy 6 kotów. Te koty po prostu wchodzą wszędzie, przewracają wszystko. Kto ma koty, ten wie. Więc tak najzwyklej, tak najszczerze to po prostu brakowało. Żal mi było wydać tych 50 zł na zająca. Po prostu, autentycznie wam mówię, było mi żal. U mnie są priorytety. Więc kupiłam sobie takiego zająca za 15. Zawsze też uszkadzamy pojemnik na mydło w łazience. Ten pojemnik też chyba kosztował 15 zł. Wtedy im kupiłam. A ponieważ łazienkę mamy biało-czarną, kiedyś wam pokażę na pewno. Znaczy mam skrupuły pokazania tej łazienki, bo łazienka tak wydaje mi się dość intymnym pomieszczeniem i dlatego tak jeszcze go nie pokazuję. I kupiłam sobie takie jajka. Ja wiem, że ono to żadne rękodzieło, ale to jest plastik i moje, jak to spadnie, to moje koty tego nie uszkodzą. Takie jajeczka i ja oczywiście bardzo lubię pędzelki, chyba z racji, że coś tam tworzę i jak jestem w Tedim, to nigdy nie mogę sobie odmówić kupienia takich właśnie pędzli. Nie wiem, one kosztowały chyba też 10 czy 15 zł. I to tak właśnie, chyba nie wiem, czy ja to mówiłam wcześniej, czy nie, ale czy się powtarzam, bo to jest tak, jak się kręci film na raty, że to tak właśnie jest z tym naszym portfelem. Tutaj niby 15, więc 15, no ale 15, 15, no to już jest 30, potem kolejne 15. No i tak właśnie, i to były moje zakupy. Życzę wam miłego poniedziałku. O, jeszcze powiem szczerze, nie wiem, co będę robić. Jeszcze nie mam żadnych planów. Zobaczymy, co przyniesie nam dzień. Przeważnie jak planuję, to z tych planów niekoniecznie wychodzi, a jak mówię, staję w oknie i mówię dniu, co mi dzisiaj przyniesiesz, to zawsze przynosi coś fajnego. Więc spróbujcie, może i wam będzie przynosił zawsze coś fajnego. Kocham was bardzo mocno. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję wam za to, że oglądacie reklamy. Pa!